Serdecznie na kanale Picasso, na Winter in Coin, szybki start. Zobaczymy, co się tutaj gra i czy uda nam się znowu awansować do 20. No, trzymajcie się i oglądajcie. Dobra, no to co? Aleksandrę by trzeba było zrobić, nie? Wczoraj się odgryzała nam, no to może dzisiaj po prostu też się odgryzie i da nam trochę więcej pory do zadowolenia, prawda? Idziemy samymi konnicą. A tak. Chyba, że ma tego smoka już, a ja jeszcze nie mam smoka. Smoka mam dopiero za 20 minut, może w tym odcinku jeszcze będzie. Myślicie, że do 800 dobiję? Zobaczymy. Zobaczymy. Ambasada, jak tam jest już? 17, tą godzinkę dorzucimy. Oj, oj, oj. Brak czasu, brak czasu. Zobaczymy. Coraz mniej czasu mamy. Po prostu przydaliby nam się więźniowie, powiem szczerze. Raport. O, sporo żeśmy stracili. Trudno. 3000, no to też dostaliśmy dodatek, tak? Brak budowy. I na dziewiątka. Dwie godziny. Ja później se zrobię. Dobra, lecimy. A tutaj jest 12. 5 godzin. Coraz mniej mamy dopalaczy. Chcę zrobić tą 13 dzisiaj. Już wrócimy, tak? Nie ma nic, a tylko szpital. Szpital. I dobrze, dobra. Już mamy zyski z placu ćwiczeń. Przekroczyliśmy 5000. Tam jeszcze będzie. Zrobimy jeszcze sobie. A jeszcze ten ranking sobie polepszymy. Najlepiej teraz. Ale za chwileczkę to będziemy robić. Chcę gościowi robić pod górkę. Dobra, następne. Kogo tutaj mieliśmy zjechać? To jest szósteczka. Sprawdzamy. Dokonaj zwiadu. Ciech. Ciech. Co tutaj jest? Zaczynają spadać banki, wiecie. 307. Nie robił nic. O, tutaj ósemeczka jakaś spadła. No, tego zobaczymy. Wiecie, bo tutaj ja mam w mocy armii tylko 60 tysięcy. To wiecie, to jest malutka różnica. To może być naprawdę duża armia. A po prostu ja mam. O, widzicie, tutaj sobie tu uderzymy, albo tutaj. Tutaj najpierw uderzymy. No tu jesteśmy pewni, że będzie wygrana i to nam. I jakieś zyski z tego będziemy mieli. Jak pójdziemy na dużą wojnę, tylko straty będziemy mieli, nic więcej. Ach, dobra, idę całym wojskiem, nie miałem tymi tylko iść. Miałem iść tylko konnicą. Muszę po prostu ją
schować albo coś, żeby mi się nie myliło. No dobra. Badania tutaj nam idą. Już zrobione. Dobra, robimy te badania. 22 godziny mamy badań, to trzeba je zrobić. Tam idzie atak, my sobie wejdziemy. I teraz to nie jest konieczne, ale pokażę wam tutaj, co można jeszcze uzyskać po prostu z tego septu 7. Natychmiastowa blokada, na przykład tutaj tych zwiadu. I ja sobie ją włączę. I w tym momencie nikt nie może mnie skanować przez 24 godziny. A to nam jest potrzebne tylko i wyłącznie przede wszystkim do tego, żeby nie trzymać bańki cały czas. Wiecie, ludzie jednak jak nie skanują, to zazwyczaj mają obawy, co tam siedzi w tym zamku. Jak chcecie, jak macie też takie obawy, no to też róbcie sobie w ten sposób. 2 godziny to nie. Zrobimy sobie tu najpierw zabezpieczenie, tu żebyśmy mogli sobie szybko robić te trójkę. Te trójkę to nawet za diamenty będziemy robić na siłę, jeżeli będzie trzeba. Teraz wszystko będę robił za diamenty, żeby to do 17 dojść jak najszybciej. Także niepotrzebnie tam ambasadę robiłem. Powiem szczerze, pindolić te rzeczy. Aczkolwiek no, parę fajnych buffów się dostaje i przede wszystkim medale dla naszego głównego gościa. A tak przy okazji to trzeba zmienić, musimy zmienić sobie. Aż na razie to niech on chodzi, bo jeszcze go nikt za bardzo nie złapie. Ale będzie trzeba brać pod uwagę to, że będziemy zmieniać tego gościa, tego lorda naszego głównego. Najlepiej go trzymać w schronisku, żeby on nie wychylał się. Natomiast on jest teraz w tym momencie najsilniejszy z naszych lordów, więc trochę głupio by było go trzymać. Albo nie, dobrze myślę. Zmieniamy lorda. Na kogoś, kogo nie używam. Może zróbmy Varysa. No tych to nie ma co na razie dawać. Zróbmy Varysa. Varysa i tak nie używam. Dobra. Potwierdzamy. Varys będzie teraz naszym głównym lordem. I okej. Okay. Jego zamkniemy z tamtą inną świtą. Będziemy jeździć teraz samymi konnymi. Raz, że szybciej, dwa, że ludki zazwyczaj mają piechotę i walą najpierw w piechotę, więc niech tak robią dalej. Poza tym szybkie wojska idą, a my wtedy się nie martwimy o takie rzeczy. Może trochę banalne, ale praktyczne. Komuś jeszcze spadają te? Już chyba odwiedziny były. Te nomy zaczynają nam tutaj. Tego gościa mam. Nie, on ma 300 coś. 160, więc może być z nim problem. Chwilowo na razie zostawiamy cię w odstawce. Spadła ci bańka i nie wiem dlaczego go nie dajesz do góry. O, no, następny. 300 też. Ten ile ku 15 ile ma? Dobra, zwiat.
Dobra, zabezpieczamy się w ten sposób, że warysa zostawiamy tam z płucznikami i tam innymi pierdołami na razie w schronisku. Dobra, te zostajecie na 12 godzin. Dobra. No to tak w pierwszej linii ginie, także pewnie mi się teraz też odrodzi tutaj. Ja się nie będę leczył po prostu. Dawaj. No ty sobie zostań. Można i tak. Dobra, idziemy dalej. No trochę to siada tempo z tego względu, że tych przyspieszeń nie mamy, nie? Ale tamte te malutkie garni są na wojska, tam 1100, 1100, 1100. Po prostu jest nam potrzebne to do expa i żeby przeciwnicy przede wszystkim tak za bardzo na nas nie ruszali później. Dobra, zobaczmy co tam żeśmy dostali za raporty. Kiedy on to zrobił? No co, miałeś niespodziankę, co? O której godzinie? Gdzieś on, to nie patrz. Co już do przodu jesteś? 1500 do przodu, dobra, okej. Poczta, mieliśmy sprawdzić raport ze zwiadu. No tutaj jest, dobrze. Ale tu się nie zmienił nic ten zwiad, nie? Czekaj, raport. Samo złoto jest, dobrze. To bardzo mnie to cieszy, że samo złoto jest. No dobra, no to atakujemy. 20 tysięcy, tak. Dokładne te raporty, jak nie wiem. No tak. Ale na początku takie są niestety. No tak. Nie mają jeszcze smutków, o tyle dobrze. No i ja będę miał za 10 minut. Wtedy dopiero się zacznie. I to nasi. Dobra, powoli idziemy do góry. Natomiast tutaj już mamy następny możliwy do zrobienia krok, czyli uzupełniło nam jak tam farma. Jest 17. Robimy tą farmę i zabieramy się za mennicę. Aha. Zrobimy mennicę, będziemy myśleć na 13 poziomem. Tak, mieliśmy w planach, żeby dzisiaj dojść do 13. Zobaczymy jak to będzie, czy ten plan się uda wykonać. Co? No to zrób sobie. Zobaczymy, czy się da ten plan wykonać. A, najpierw, tak. Co mieliśmy budowę? Mennica. Polepszamy. I jak tam nasze szkolenie, badania techniczne. Ładnie, dobrze. Użyjmy. I więcej już nie używajmy. Dobra. Bierzemy sterów tutaj. Marvin Devine.
Nie to, nie to. Zrobione, nie to. 3 godziny. Tu 2 godziny. I tu jeszcze. I tak to musimy zrobić, i tak to musimy zrobić, nie? Dobra. Zobaczmy, co tutaj mamy. Aha, dobra. Wypełniamy. VIP otwieramy. Dobra. I atakujemy znowu. Tylko tym razem atakujemy coś innego. A mianowicie. Już same te dwójki robią różnicę, nie? A jak będziemy mieli te trójki jeszcze najszybciej, no to będzie już całkiem ciekawie, nie? Ile nas nie zaatakuje ktoś wyższy od nas, no to będzie mamy przewagę. Zwłaszcza, że my mamy badania zrobione. Zrobione de facto pod ataki. Więc dobrze jest. Nie wiem, czy to sprawdzałem. Wydaje mi się, że nie. Sprawdźmy. Mi się wydaje, że spadła mu bańka dopiero co. Zobaczmy, kogo właściwie jeszcze tutaj szybko robiliśmy. To już chyba jechaliśmy. 4000 rozwaliliśmy. No i bardzo ładnie. Dobra, no tutaj duża różnica, duża. To już jest duża różnica, a zaraz jak dostaniemy naszego pięknego smoczka za 5 minut, to w ogóle. Dobra, robimy teraz tą piątkę. Jeszcze jedną, 35 sekund. Dobra. A my w tym czasie zajmiemy się Chargerem. Akurat 5 minut to smok powinien nam dojść i będzie dobrze. Idziemy do przodu. Tutaj 3.15 będzie ciężkie. Ale no cóż, nie ma to 25-21 poziom. Już 2 poziomy do góry. Może być ciężko. Może być ciężko. Ale tutaj też nie mamy jak tutaj opcji za bardzo do pomyślenia. Dobra. Lecimy do przodu. Nie ma co się zatrzymywać. I tak mamy 5 minut teraz do smoka. Smoka dostaniemy, to będziemy się cieszyć, nie? Będziemy bojować. Zobaczymy, czy nam się cokolwiek uda zrobić. Ciach. Stawiamy na komputer. Auto niech się robi. Ale w tym momencie możemy kawki się napić, prawda? Możemy poglądać, jak się nasi żołnierze napiorą, prawda? No bo przypuszczam, że bez problemu powinni to wygrać. No nie ma znaczenia, czy na 3 gwiazdki wygrają, czy na 2, a czy na 1. W każdym razie ważne, żeby wygrali. No, może być ciężej niż myślałem. Tutaj naprawdę niektórzy mogli zginąć. No dobra, lecimy do przodu. Dobra, to na pewno idzie tak. I atakujemy. Idziemy przede wszystkim do przodu. Nie zatrzymujemy się tego goryla, by trzeba było jak najszybciej uzyskać. No ale to chyba dzisiaj to i tak tylko 3 medale zdobędziemy, także pojutrze dopiero będzie do zdobycia. No i ten na koniu też konny, trzeba by też go, tego generała zdobyć. No ale to tak jak mówię, nie mamy wysokiego VIP-a, więc jest to pewne ograniczenie, które niestety nie przeskoczymy w tym momencie.
No, za kasę to się wszystko da zrobić. Korzenie sztuką. Szwagra tu kącha, tylko jest, żeby po prostu zagrać swoimi umiejętnościami, a nie pieniędzmi. I do tego was namawiam, żeby grać umiejętnościami, a nie pieniędzmi. Pieniędzmi to każdy potrafi. No to co, atakujemy, zobaczmy, czy się uda, czy się nie uda. Najpierw poleci automat, przypuszczam, że nie przejdziemy tego, bo jednak troszeczkę słabi jesteśmy. No ale później... później może być różnie. Tam żeśmy się na tamtym gościu zatrzymali, tak? To teraz tutaj się zatrzymamy chyba. To jest chyba Soren, nie? Są takie plansze, gdzie trzeba odpowiednio ustawić wojsko i ręcznie jechać, bo inaczej się nie przejdzie. Soren, o no tak, będzie długi damage, duży damage, także będzie co tutaj zbierać z naszych. Oj, Sansę mi zabił. No to już żeśmy przegrali. No, dużo ma jeszcze żyć. O, niemożliwe, wygraliśmy. On komputer się postarał, no. Pięknie. To mi się podoba, no to lecimy dalej. No, jak żeśmy wygrali, to idziemy do przodu. No i stawką jest właśnie konne. Że walczymy tutaj o medale dla następnego naszego bohatera, więc warto by było jednak to wygrać. Dobra. No ładnie sobie tutaj poczynają na razie. Nie jest źle. Myślałem, że będzie gorzej. Aczkolwiek Sansa znowu troszkę kuleje. A jak ja nie lubię ją dawać, kurczę, do pierwszej linii, naprawdę. Ona ma co prawda tę obronę i tak dalej, ale jak jest to możliwe, to wolę po prostu. Wolę po prostu jej w pierwszej linii nie wydawać, bo jest to dla mnie. No, narażanie na straty, nie? No, powiedzmy w ludziach, i że trójki czy gwiazdki się nie uzyska, albo nawet nie uzyska się zwycięstwa. No, jeżeli chodzi o tam plac ćwiczebny, to na pewno. Właśnie to mnie tutaj denerwuje. Tutaj jak robimy tutaj to drzewko, że nie wiem, co właściwie się dzieje poza naszym zamkiem, nie? Możemy być teraz w tym momencie atakowani, a ja nie wiem, czy czasem nas nie atakują i cały czas jak na szpilkach, nie? A, dobra. Wyślijmy może to wojsko. O, coś dostaliśmy. Który? A ten. A i tak sobie posprawdzę. No już 20 mamy, czyli awansowaliśmy. No. Dobra. Pięknie. Masz. Dobra. Zainwestujemy w ciebie i damy ci wyższy poziom. Skoro nasi już i tak są na wyższych poziomach, nie? Ciebie też damy. I podwyższmy, bo to nam się przyda do walki o skrzynię. Dobra. Aha, no i tutaj uzupełniamy, no dużo tego awansu to nie widzę.
żeby miał, no ale no, miej tak jak masz, nie? Tutaj coś brakuje, nie, brakuje, nie, brakuje, nie, brakuje. Jeszcze za niskie te poziomy są, tak? No dobra. Dobra. No to spróbujmy. Formacja. Dobra, dobra, dobra. No to dobra, jo. Zobaczymy, jak tutaj się będzie grało. Najpierw komputer. Automat. Dajesz czadu. No i tyle, tyle, tyle z tego widać. Straciliśmy jednego, Sansa straciliśmy, no to nie da rady, dobra. Już. Wyjdź, to już nawet na to nie chcę patrzeć, jak dostajemy po dupie. Dobra, to nie ten etap gry. To jak już w tym momencie było tak, to ręcznie też raczej nie zrobię, natomiast interesuje mnie tutaj plac ćwiczeń. Dlaczego? Dlatego, że... O, tutaj wszystko. Chyba tak jest, mamy talent. Dawaj ten talent. O, przy okazji. Proszę bardzo, mamy sprzęt wrzucony. I tutaj odblokowujemy w tym momencie budowę. I możemy coś tu rzucić. Aha. Tutaj już będziemy mogli do budowy sobie odblokować. Także następny, każdy następny poziom jest dla nas jak na wagę złota. No dobra, tak, wyślijmy sobie posłurkę, tak. O, jak nie mamy gdzie w tym momencie ten, no to idziemy posłurkę, nie? Do widzenia. Lecisz. A tak. O, mamy smoka. O, to jak mamy smoka, to zobaczmy, jak to z tym smokiem u nas będzie. O, 1 godzina na 24 godziny. Dobra, mamy smoka. Tak jest, super. A na razie nie będziemy smoka nazywać, natomiast na pewno go nakarmiemy. Szybki wybór i wrzucamy. Od razu mamy 12 poziom. I musimy mieć 15 smoczych tutaj tych. Ale mamy jeszcze... Sklepu nie ma. I wysyłamy na krótkie. A odbieramy tutaj rzeczy. Dobra. Idziemy do sklepu loterii. Przydałoby się dwa, co najmniej. Jeden mogę tylko. Czemu drugiego nie mogę? No, i okej. Tutaj od razu dycha, pyk. Potwierdzam. I teraz tutaj umiejętności wrzucamy. To jest niebieska, tak? Naucz. Dobra. I do kawalerzystów. Premia zdrowia, ale to jest za słaba jeszcze premia zdrowia. Tam będziemy mieli lepsze jeszcze. Mamy też tempo budowy zwiększone, także będziemy tutaj też o to się starać. Ale gdzie jest sklep? Gdzie jest sklep?
Przecież ja mam te medale jeszcze. No cóż. Musimy te 15 zdobyć. Trudno. I teraz w tym momencie wysyłamy go tutaj. A tak. No bez tego jednego kostka ze smokiem. A tak. Na 12. Zobaczmy, gdzie po prostu jeszcze możemy zdobyć. Gdzie możemy zdobyć mianowicie ile mamy? 23, 7 jeszcze brakuje. Smocze kule. Odbieramy. Loteryjka. Serducho. O, no dobra, może być i tak. W drodze wyjątku, tak? Teraz tak. Wezwanie, co mamy w wezwaniu? Szkolenie i technologia. Obrażenie zamku za 8 dni, to mnie nie interesuje teraz. Aktywne nagrody, co jeszcze musimy tu zrobić? Wiadomość na czacie. Ekspedycja w terenie. Kuźwa, nie pamiętam, co to są te ekspedycje w terenie. Szkolenie piechurów. Piechurzy się robią łuczników, robią się złota na mapie i łuczników. Te wszystkie reszty już mamy porobione? Mamy to wszystko porobione, tylko jeszcze musimy zboża. Gdzie mamy to zboże? Gdzieś. Szukamy później. Już żeśmy zaatakowali. Dobra, to następne. A tak. Bez czego tu. A tak. Przypuszczam, że atak na obóce rebeliantów, chodzi o to. To na przykład jest 210 moc. Ja mam mocy 60 tysięcy. Dobra, zobaczmy, jak tam stoimy pod względem. Siekliśmy do góry. A to dlatego oni tak poszli do góry. Bo smoki podostawali. A ja jeszcze nie miałem smoka. To smok trochę dorzucił. No już jestem z powrotem 24. Także spokojnie. Jak tam w zabijaniu? Już 15. No dobrze. Coraz lepiej. Coraz lepiej. A jak tam misje? Już 20 misji, super. No to już zrobione, tak? I tutaj też mamy następne. Proszę bardzo, robimy następne rzeczy. I do przodu. O co chodzi? Co jest? Przecież ja talenty już rozdałem. No, budowy tutaj. Pewnie do mojego sojuszu będzie chciał przyjść. 5000, tak widzę. No to co, atakujemy znowu. Póki ma na odradzanie się, no to dla nas to jest akurat dobrze. Sekund, no to tak dobrze, już idą. Ha,
panieczka powstała. Dobrze. Bez Zygmunt. Wracajcie, chłopaki. Nie będziemy chłopa męczyć. Dobra. To już żeśmy... Lord Raper. No. Dobra, co tutaj mamy? 307. Dokonaj zwiadu. Mamy smoka, to mamy większą ofensywę teraz. Póki mamy smoka, to jest dobrze. Nie? Ma znowu jakąś przewagę. Też nie wiem, jakie te smoki tam mają. Pytanie, czy jesteśmy w stanie zgromadzenia coś mamy? Gromadzić 500 tych kamienia i żelaza. Dobra, będziemy gromadzić niedługo. 500 tego i tego. Zobaczmy, co tam. No ja zastanawiam to. Mam mówię gadające farmy, nie? Dobra, atakujemy tutaj. Trudno, będziemy mieli straty, to będziemy mieli straty. Przynajmniej w regionie będziemy czuć się bezpieczniej, z tego względu, że nie będzie dużej armii. Dobra. Aha. To te 800 to możemy zarobić, powiem szczerze. Możemy dać radę. Zobaczmy, jakie żeśmy rzeczy dostali. Kompasy. Trochę z diamentów. Mam przyspieszenie troszkę. Bitwa. Dobrze. Motywacja wojownika. I skrzynkę dostaliśmy. Dobra, zobaczmy, co w niej jest. I bardzo dobrze, że dostaliśmy tą skrzynkę. Bardzo nam się przyda. Mamy 6, mamy mieć 15. Dobra. Trudno, mówi się. No, tutaj mamy następną, coś spadło. No, też fajnie, zobaczymy, jak tutaj mi ten atak pójdzie. Padają te bańki coraz częściej. No dobrze, jak idziemy w szpitalu, będziemy... No nie, dużo. To chyba ekspa też dużo żeśmy nie dostali. No dobra, no dobra, dobra. Rebel gift. Ajajajajaj, no tak to jest. Dziwna sprawa, nie? Że ktoś atakuje. Jak z panem. Cóż zrobić? Złoto idzie bardzo szybko. Trzeba złoto uzupełniać. Coraz więcej też zyskujemy tutaj tego, tych zasobów. O, jakaś defensywa była. Dobra. Sprawdzajmy, jak tutaj mamy. No dobrze, zrobione. O! Już mamy 27. Coś się zwiększyło, zmieniło. Mieliśmy 17, 27. Czekajcie, czekaj. Czy smok nam dodaje coś? Czy też nie? No to super.
27, to teraz możemy więcej zarobić rzeczy. Niektóre tutaj za darmo będą chyba, a nie, już nie, jeszcze nie. Na 7 czy 9 minut gdzieś nam dodało w którymś momencie, chyba ze smoka, ale nie jestem pewny. Dobra, to na razie wchodzimy. Bierzemy masterów. Na razie nas nie interesuje, bo nas interesują bojowe. Tu nie możemy nic zrobić. To też szybkość. I do 15%. No dobra, lecimy. Dobra. Jeszcze sobie ulepszymy te wojska. A teraz zobaczmy, czy możemy produkować jakieś. Godzinka została, żeby to zrobić, szkolenie. Źle, bo powinien robić tylko i wyłącznie Dobra, robimy następne. Na razie musimy nam wystarczyć tyle, ile mamy wojska w takim razie. Dobra, robimy teraz tutaj sprawę. Odbieramy, tylko 14. Dobra. Musimy zrobić sobie więcej dotacji tutaj do naszych diamentów. Czy tak, czy inaczej powinniśmy to wygrać. Trochę mało po prostu tych naszych diamentów tutaj dostajemy. 250, to przypuszczam, że w ciągu jednego dnia nam się zwrócą. Dobra. Dobra, lecimy do przodu. Ok. O ile to będzie komputer, no to... O. Niżej. Już mamy po 30, czyli dwa razy więcej. Dostajemy diaksów. Dobra, lecimy. Dobra. Atakujemy. Nie patrzymy się nawet na nic. Już mamy znowu za. Ale mamy 46, a nie 14, nie? Powiem szczerze, kusi mnie, żeby jeszcze raz wziąć, ale to za drogo już jest wtedy. 400 już nie zwróci nam się. Tak, to jeszcze troszeczkę nam się to pozwraca.
jutro już powinniśmy mieć w 1000 i tak w miarę szybko możemy tam dojść do tej pierwszej dziesiątki. System, dobra, coś tam dostaliśmy, ok, jakaś nagroda, dobra, sprawdźmy tutaj, dobra, masterów, dobra, opieramy, wrzucamy, a to zrobiliśmy, teraz tak, górę nam mieliśmy zrobić, ile się da, a tam na razie dalej nie przechodzimy, to robimy sobie generałów, źródło, nie lecimy, C7 trzeba zrobić, do widzenia, ile mamy w sumie, 7 w tym momencie, no na razie więcej nie będziemy mieli. Dopóki nie zrobimy tamtej pozycji, to będzie w ten sposób to kulało. Dobra, to zrobione. To sprawdzone, potem bitwa. Zobaczyliśmy, sprawdziliśmy. Ok, wychodzimy. Ach, dupa. Mieliśmy coś innego zrobić. Zaraz wam pokażę, co się, jak zrobić, żeby naszego lorda nie schwytano. Co prawda jeszcze teraz nie chwytają, no bo to, kto tam w lochy inwestuje w tym momencie? Tylko ja chciałem. A, się wczytuje długo, ale kurde. No dobra, następny etap walki i tutaj rozwoju będzie w następnym odcinku. A liczę na to, że będziecie ze mną i do usłyszenia w następnym odcinku.